nami. Starczy. Błagam, nie rób mi krzywdy! Miejsce! Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Ojej! Odejdź! Z drogi! Nie masz dokąd uciec! Niech się zjawi! Po prostu kogoś zabić! Strażę! Co to? Strażę! Ten człowiek jest mordercą! O, co się stało? Biedak. Bóg jest z nami! To? O rany, jak do tego doszło? Gdzie indziej głosić herezję? Miejsce! Proszę! To boli! Już nie żyjesz! To koniec twojego życia! Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. To zły znak. Kto to zrobił? To tchórz! Gdyby nie te pieniądze, dawno by mnie już tu nie było! Albo jesteś ślepy, albo głupi. Może jedno i drugie. Jak możesz tak mówić? Nie widziałeś wszystkiego. Widziałem dość. Zaatakowali naszą karawanę, a on natychmiast uciekł. Nie, nie uciekł. Co ty gadasz? Nie pamiętasz, co się stało z tymi, którzy nas zaatakowali? Powalili ich łucznicy. Niech Bogu będą dzięki. Nie nasi łucznicy. On. Sam. Czyli mówisz, że to on nas ocalił? Tak, pobiegł na wzniesienie i powystrzelał ich z łuku. Ja nie miałem pojęcia. Jest mistrzem łucznictwa. Lepiej to zapamiętaj. Nie zabijaj mnie!
ktoś miałby to robić? Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Salahadin by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo. Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec. Jeśli Ryszard daje Jahwę, nikt nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. Podejdź, wieśniaku. To nasze miasto! Zawsze nim było! I naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia! Krzyżowcy muszą... Pokój z tobą, Altairze. Prawda, że żyjemy w ciężkich czasach? Wpadłem w straszne kłopoty. Miałem za zadanie zbadać sprawę dziwnych zniknięć w dzielnicy bogaczy i jeden z ludzi Talala zobaczył moją twarz. Nie mogę tam wrócić. Czy byłbyś łaskaw zlikwidować ich dla mnie w zamian za informacje, których potrzebujesz? Co za dziwny człowiek. Coś ci wpadło w oko? Dobrzy ludzie, mam to, czego szukać dalej. Jestem tego pewien. Wszystko, że to można podziwiać. Dzień dobry, przyjacielu. Mam zmysły? Jeśli mogę ci pomóc. Mam to, czego ci trzeba. Nie krew. Powinien być uważać, którędy idzie. Co za głupiec. Uważaj. Mogło mi się coś stać. Chodźcie zobaczyć, co mam! Nie uwierzycie, czy ta głupota ma jakiś powód? Czego chcesz? Bądźcie czujni, przyjaciele! Szejtan się przejdzie! Obserwując i czekając... Nie, proszę, nie odchodźcie! Tylko parę monet, proszę! Doskonały klient! Chodźcie, chodźcie wszyscy! Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam! Błagam, panie, umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Dokąd się tak śpieszy? Słuchajcie, obywatele! Altairze, pozbyłeś się tych, którzy mnie znali? Doskonale! Oto, czego dowiedziałem się o Talalu. To wpływowy handlarz niewolnikami. Mieszka w północnej części miasta, blisko Barbakanu. Opłaca strażników, by móc pracować w cieniu. Jednak z tego, co mi dziś pokazałeś, wnoszę, że podzieli los innych. Jeszcze raz ci dziękuję, Altairze. Tak, ty! Chodź! Chodź, zobacz! To sprzedaje! Będzie sprawiał kłopoty, przyjacielu. Jeśli mogę ci pomóc w jakikolwiek sposób. Przeklęta jego armia niewiernych. Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Zbyt wiele rzeczy. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Zostawiają po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to krucjatą. Krucjatą w imię czego? Ignorancji? Przemocy? Jestem do... Którzy nigdy nie mają... Złodzieju! Jesteś śmieciem! Puść mnie! Przecież nic nie zrobiłam! Ty tam! Tak, ty! Chodź, zobacz, kto sprzedaje! Złodzieju! Jesteś śmieciem! Co on robi? Odejdź! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże!
Czemu to? Właśnie ja zrobiłam. Wayhack. Nie wierzę. Nie powinni walczyć. Szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiony. Ciekawe, co tu się stało. Właściwe miejsce! Nie ma lepszego kupca ode mnie! Co za szkoda. Boże Wszechmogący! Na pewno komuś zrobi krzywdę. Chwała Skarahadinowi, bowiem znalazł pan odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Nie śmiejcie już cię tu nie ma. Że walczymy o przetrwanie. Król nie powierzchni ziemi. Musimy mu się przeciwstawić. Łapiecie! Odeprzeć go! Co ty robisz? Ruszaj się! Wyjesz się jak szczur! Oddaj się! Nie masz to kontuzieć! Karahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić. Przestań uciekać! Nie stołaś! Możesz się wiecznie ukrywać! Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas mocnymi i przyznał nam zwycięstwo! Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrzeć w służbie Boga. Umrzeć walcząc za to, co wierzymy. Nie ma większej chwały. Chodźcie wszyscy! Mam wiele do sprzedania! Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec! Jeśli Ryszard zajmie Jaspę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy! Musimy powstrzymać go! I jego pochód naprawdę się rozpocznie! To nasze miasto! Zawsze nim było! Naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia. Masz coś do powiedzenia? Po co to komu? Czego ty chcesz? Ojej! Po co mu to? Będzie sprawiał kłopoty. Ktoś powinien go... Co on robi? Oh!
Zapłacisz za to głową! Co on się tak śpieszy? Żoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Po co mu to? Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec! Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto, zawsze nim było. I naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni. Czujni, przyjaciele! Szeltan kryje się wszędzie! Obserwując i czekając! Zawsze gotów nas kusić! Wytrwajcie! Ty nic mi nie pomoże! Nie proszę! Nie proszę! Nie proszę! Czemu? Niczego! O twoim poświęceniu. Jak? Co tu się stało? Dobry Boże, co tu się stało? Te ciężkie czasy. Co to? Mm-mm.
te towary to w kraju. To głupiec, nie ma potrzeby. Chodź! Chodź zobaczyć, co mam! Wszystko nowe! Jest wszystko w rozsądnej cenie! Jesteś mądry i dlatego przychodzisz do mnie. Chodźcie, ludzie! Chodźcie zobaczyć, co mam! Nie uwierzycie własnym oczom! Proszę, nie możecie mnie... Jestem biedna, chora... Nigdy nie mają nic przydatnego. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Chodźcie zobaczyć, co mam. Nie uwierzycie własnym oczom. Jesteś mądry? Interesują cię może moje towary? No. Nie! Ty tego chcesz? Witaj! Mam wszystko, czego mógłbyś w życiu zapragnąć! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijański. Chodź! Chodź zobaczyć, co mam! Chodźcie, ludzie! Chodźcie zobaczyć, co mam! Odejdź już! Błagam, nie rób mi krzywdy! Idź gdzie indziej głosić herezję! Błagam! Nie zrobiłem nic złego! To, czego nauczasz, to ohyda! Bluźnierstwo! Pomocy! Błagam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? Przestań! Proszę! To boli! Powinno cię tu być. Precz! Pomocy! Błagam pomocy! Chyba już czy nikt widział, mi nie pomoże? Janna! Zapłacę za to powrót! Czy to już ostatni? Mam taką nadzieję.
ale lepiej nie kusić licha. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Ciekawe, co tu się stało. Co? Co tu się stało? Biegnąc tak szybko na kogoś wpadł. Na pewno komuś zrobi krzywdę. Osalał, niech Bóg ma go powietę. Ja mu wtedy nie pomogę. Powie mi ktoś, po co on to robi? Dzięki ci. Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. O nie, znowu. Robi. Jak można być tak nieostrożnym? Zrobi komuś krzywdę. Biegnąc tak szybko na kogoś wpadnie. Może ktoś go ściga. Ach,
Dziwne. Uf. Nie wolno ci tu być. Zrobi sobie krzywdę. Ja mu wtedy nie pomogę. Altair! Wygląda na to, że napytałem sobie wrogów. Al-Mualim poprosiłbym śledził handlarza niewolnikami, a ja nie postarałem się za bardzo. Nakrył mnie i od tego czasu przed nim uciekam. Muszę wydostać się z miasta, lecz nie mogę tego zrobić sam. Pomóż mi, a zdradzę ci, czego się dowiedziałem. Zapłacisz za to głową! Ktoś musi ich otrzymać! Ja! Kto to zrobił? Niewierny, gin! Którzy nigdy nie mają nic na tym. Ja! Ha! O nie! Co tu się stało? Będzie sprawiał kłopoty. Widziałeś kiedyś coś takiego? Co ten głupiec robi? Dziękuję, bracie. Weź tę mapę. Widnieją na niej kryjówki Talala. Przydadzą się, jeśli ten tchórz postanowi uciec. A o ile go znam, właśnie tak postąpi. Odejdź! Powie mi ktoś, robi to z jakiegoś powodu? Przeszkadzaj innym! Czy on postradał zmysły? Słuchajcie, obywatele! Jeśli macie dość jakich towarów, chodźcie do waszych jeśli mogę ci pomóc, to czy to wielki Altair stoi przede mną? Cóż za zaszczyt. Wykonujesz pewnie bardzo ważne zadanie. Może mógłbym ci pomóc. Trochę podsłuchiwałem i poznałem wiele tajemnic. Jednak zbłądziłem. Miałem dostarczyć flagi z Masjafu do przywódcy biura, lecz zgubiłem je, gdy zaatakowali mnie bandyci. Czy mógłbyś je dla mnie znaleźć? Muszę wrócić do mentora, zanim on wróci z targu. Bądź zatem szybki jak wiatr. Podoba ci się? Nie ma chyba powodu do takiego zachowania. Oh.
Kiedy on przestanie się wygłupiać? Witaj! Mam wszystko, czego mógłbyś. Doskonale. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, mistrzu Altairze. Oto czego dowiedziałem się, podsłuchując strażników koło kopuły na skale. Rozmawiali o jakimś Talalu. Mówili, że ma wielu wiernych zwolenników, z których każdy oddałby zań życie. Jeśli ich pan będzie w niebezpieczeństwie, z pewnością rzucą się go bronić, dając Talalowi czas na ucieczkę. To wszystko. Mam nadzieję, że to okaże się przydatne. Ten głupiec robi! Zrobi sobie krzywdę! Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Ten głupiec chyba postradał zmysły! Tylko parę monet, proszę!